na wspólne posiedzenie Komisji Stałej w Radzie Wydleszczu. Bardzo serdecznie witam Państwa radnych, witam Pana Wójta, witam Pana Sekretarza, witam Panią Skarbnik, witam pracowników oraz kierowników poszczególnych referatów, witam wszystkich mieszkańców. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam kworum na 15 radnych Rady Wydleszczu. W dzisiejszych obradach uczestniczy 13 radnych. Stwierdzam również, że obrady, że uchwały dziś podjęte, decyzje dziś podjęte, przepraszam, będą prawomocne. Proponowany porządek obrad Państwo otrzymali, ale w swojej stronie nie ma żadnych uwag. Czy Państwo mają jakieś propozycje zmian? Bardzo proszę. Jeśli nie ma, Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Za przyjęciem porządku w przedstawionym kształcie proszę przycisnąć przycisk, podnieść rękę. Przycisk. To jest przeciw. Kto się wstrzymał? Jestem za, ale jeszcze mi się rozmawia. Szanowni Państwo. Wystąpił błąd podczas testu. Mama, ja się nie do tego. To tu patrzył. 27 nie to tu. Co tu jest błędka? Cały czas bywa, to nie wiadomo. I nie, nie ten. Było, że błąd wystąpił, ale skosowałem obrony. Wchodził i się wyłączył, że było. Ale on na okej i skoczył. 13 za jednogłośnie. No nie, bo ja nie mówię. Co? Ja mam pytanie. Tak, ja mam papierowy. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu trzeciego. Zaopiniowanie wniosków, przepraszam, zgłoszonych na zebraniach wiejskich w październiku 2018 roku. Szanowni Państwo, mają Państwo wnioski przed sobą w materiałach. Ja będę czytał poszczególne wnioski wraz z odpowiedziami urzędu. Jeśli w przypadku wniosków, gdzie decyzja należy do nas, przeprowadzimy dyskusję i głosowanie. Jeśli Państwo mają jakieś uwagi w przypadku wniosków, w których podejmuje urząd, bardzo proszę o zgłaszanie się do głosu. Pierwsza miejscowość Antoniówka, wniosek numer 1, wniosek o budowę nowego budynku dla szkoły podstawowej w Kleszczowie o pełnej strukturze organizacyjnej dla klas 1-8 na terenach zlokalizowanych przy Soparku. Decyzja Rady Gminy. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę Pan Radny Zięba. Szanowni Państwo, niebawem minie rok, a my w zasadzie nie wiemy, gdzie jesteśmy. Przynajmniej ja nie mam takiej pełnej informacji, co dalej ze szkołą. Chciałbym się odnieść do zebrania, które odbyło się w miejscowości Antoniówka i bodajże stuprocentowej pozytywnej decyzji, jeśli chodzi o budowę nowej szkoły. Chciałbym się również odnieść do stanowiska nauczycieli. W dokumentach przesłanych ze szkoły podstawowej wynika jasno, przynajmniej ja to tak interpretuję, że nauczyciele również są za budową nowej szkoły. Jest tutaj pani dyrektor. Jeśli jestem w błędzie, proszę mnie wyprowadzić z niego. I na koniec, co do przyszłości budynku obecnej szkoły. Jeśli chodzi o remont, jestem w stanie sobie go jakoś wyobrazić. Całkiem pozytywnie, być może w okresie wakacyjnym, być może w jakiś inny sposób. Jeśli chodzi o remont, jeśli chodzi o rozbudowę, już niekoniecznie. I kształt na przyszłość, jeśli będzie tam uczęszczało 500 uczniów zgodnie z prognozami. Na tą chwilę nie jestem w stanie sobie wyobrazić poprawnego funkcjonowania obecnego budynku. Nawet w kształcie jego rozbudowy. Mam tutaj na myśli kubaturę po pierwsze, po drugie teren wokół szkoły.
chociażby zawracania autobusów, teren, który jest wymagany, podejrzewam, że jest minimalna przestrzeń zielona, która ma być wokół takich obiektów. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Bardzo proszę, Panie Dyrektorze. Tutaj Pan Radny stwierdził, że Rada Pedagogiczna jest za tym wnioskiem, jak najbardziej, ja to potwierdzam. Cała Rada Pedagogiczna, jak również pracownicy administracji obsługi, no, również się wypowiadają w ten sposób, że należy zbudować budynek i przynieść całą szkołę podstawową do nowego budynku. Dlatego też nie widzimy tutaj możliwości rozbudowy szkoły. No, generalnie musiałam teraz powtórzyć to, co Pan Radny powiedział. Remont jest możliwy, ale oczywiście tylko częściowo, bo w okresie wakacyjnym tak naprawdę niewiele można zrobić. Natomiast no my też nie wyobrażamy sobie jako nauczyciele, aby można było w tej chwili szkołę podstawową rozbudować i zmieścić około 640 uczniów. W przyszłości tak sobie uczniów. Dziękuję. Proszę Pan Radny Henryk Michał. Dziękuję uprzejmie. Panie Radny, Pan poprosił, jeżeli Pan popełnił błąd lub żeby Pana sprostować, więc ja Pana sprostuję. Nie jest prawdą to, co Pan mówi, to jest po prostu kłamanie ludzi, kłamanie społeczeństwa, że nie ma decyzji w sprawie szkoły w Puszczowie. Całkowitą nieprawdą. Już 2 miesiące temu została podjęta uchwała. A są dwie decyzje. Proszę Pana, ostatnia uchwała, tamta uchwała jest usunięta, zlikwidowana, jest druga uchwała, która mówi wyraźnie. Proszę sobie przeczytać dokumenty. Proszę nie kłamać ludzi. Decyzja Rady na tę chwilę jest. Decyzja Rady jest taka, że rozbudować tą, wyremontować tą szkołę i ewentualnie, no jeżeli już, to wybudować mniejszą szkołę, ale cały meritum jest w tym, że nie ma przeznaczenia dla obecnego budynku. To, że Rada Pedagogiczna podjęła taką decyzję, wcale się nie dziwi. A nauczyciele zawsze będą mówić tak, jak ich przełożeni. I to jest prawdą. Proszę Panią, Pani Dyrektor, Pani się nie uśmiecha, ale tak jest. Trochę dłużej pracuję w takich sprawach niż Pani i tam to z doświadczenia. Natomiast, proszę Panią, proszę Państwa, powiem tak. To od nas zależy, co my zrobimy. I nie powinno być tak, i nigdy w tej gminie tak nie było, że były takie nagonki polityczne, żeby nauczyciele zajmowali się tak polityką. Nauczyciele są od tego, żeby uczyć. I tu powinniśmy rozliczać. Warunki macie świetne, ale uczniowie nasi wcale nie brylują, nawet w powiecie obywatelskim. Także tutaj bym przełożenie zrobił inne, bo ostatnie rankingi czytałem, to z czerwców bije nas na głowę, nawet na szyję, że tak powiem. Wynika nauczania, w średniej. I tutaj proszę się zająć tym, a pozostawić Radzie Gminy to, co do niej należy. A wywieranie presji i przyciąganie tutaj nauczycieli to jest... To jest chucpa, to jest nic innego, tylko chucpa, bo na tym żeśmy rozmawiali parę razy i takie decyzje trzeba podejmować bez nacisków, bo to kosztuje kupę pieniędzy. Nie wiadomo będzie, jak z demografią będzie w tej gminie i tak dalej, i tak dalej. Sam na pierwszej sesji, gdy była rozbudowa, zgłosiliśmy takie tutaj i wszyscy się zgodzili, że jeżeli już to wybudować mniejszą szkołę na wspomagającą na osiedlu, mniejszą, którą by można było ewentualnie później, gdyby liczebność uczniów spadła, przekształcić na jakiś hotel czy na coś, bo to by był mniejszy budynek. Ale nie molocha budować kolejnego na 700 dzieci. Ta szkoła, proszę Panią, Pani jeszcze tutaj nie było, ta szkoła nie ma 20 lat. Ta szkoła jest wykończona w klinkierze. Ta szkoła jest wyposażona po uszy. Ona kosztuje miliony, grube setki milionów złotych. Nie mają o tym? Setki. Bo taki budynek, jak teraz tam mamy pobudować, to nam 100 milionów nie starczy. Nie starczy nam 100 milionów. Pani Agnieszko, tak, jeżeli hotel skazany na 300 miejsc był 102,5 miliona, to ile Pani myśli, że szkoła będzie kosztować? Dochodzi wyposażenie i te wszystkie rzeczy, boiska, proszę Panią, to będzie drożej kosztować, ale nie w tym rzecz. Ja mówię, Panie Radny Ziemba, to, że na zebraniu zagłosowało 5 ludzi, na zebraniach wiejskich się dzieje to, jak się dzieje. Jeden powie, reszta głosuje. To jest za i wszystko. My jesteśmy od decyzji i mówię, i tutaj decyzja zapadła, Panie Radny Ziemba. Rozbudowujemy o małą szkołę ewentualnie, remontujemy tą, którą się da wyremontować, kupujemy plac pod parkingi naprzeciwko szkoły, koło boiska, koło kortów. To jest decyzja. I jest wszystko
jest wszystko jak należy. Natomiast jak Państwo zagłosujecie, jak każdy, jak ktoś sobie do tego tematu podejdzie, to jest nasza sprawa, ale jeszcze raz powtarzam, wywieranie presji i robienie nagonek to jest niewskazane, a nauczyciele, jeszcze raz powtarzam, z całą odpowiedzialnością, niech się zajmą nauczaniem. Dziękuję uprzejmie. Proszę, panie dyrektorze. Czuję się wywołana do odpowiedzi przez pana radnego. Jak najbardziej nauczyciele zajmują się nauczaniem, nie uczestniczą w żadnych tutaj rozgrywkach politycznych. Być może pan radny się tak wydaje, nam zupełnie inaczej. Chyba prawa konstytucyjne nauczyciele również mają, oprócz tego... Pani nie jest rodzicem na przykład naszego, radny, pani tu nie panie radny, proszę mi przerwać. Panie radny, proszę mi przerwać. Ale pracuję tutaj na rzecz tej gminy, ja i gminy nauczyciele. A jak z tego co widzę, to jeszcze do jakiejś secesji nie doszło, że tutaj gmina każdy się rządzi swoimi prawami. Więc nauczyciele wywiązują się ze swoich obowiązków należycie i nie zajmują się polityką. I proszę tutaj nie insynuować takich rzeczy. Natomiast mamy prawo i obowiązek zająć stanowisko w tej sprawie, bo nam chodzi przede wszystkim, tak jak już wielokrotnie powtarzałam w imieniu Rady, o dobro dzieci i odpowiedni sposób funkcjonowania. Co do wyników, to ja bym poprosiła, gdzie pan znalazł te wyniki, jakie to są wyniki i kto przeprowadził te badania, bo mam inne zdanie na ten temat. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Ja jeszcze wrócę do wypowiedzi pani dyrektor. Oczywiście nie wszyscy nauczyciele, nie mówię o szeregowych nauczycielach, bo tu bym skrzywdził nauczycieli, bo oni się tą polityką nie zajmują. Ale dyrektorzy, a w tym pani, zajmuje się bardzo mocno tutaj polityką. I pomaga pani, pewna pani, która też tutaj przychodziła i wrzeszczała, która nie ma całkowicie racji, poukładaliście sobie komitety rodzicielskie, wszystko pod siebie. I naprawdę z tym czas skończyć, pani dyrektor. A jeszcze, jak pani chce, nie chce być, żebym nie był głosowny, to dwa miesiące pani, temu pani mówiła całkiem inaczej. A mamy takie dane. I pani nie była za budową takiej dużej szkoły, tylko chyba gdzieś była pani na jakiejś przykrej rozmowie i pani nam zdanie. Panie radny, dziękuję uprzejmie. Przecież wniosek pani był za rozbudową pierwszy. Panie przepraszam, wniosek, dokończę. Pierwszy wniosek pani był za rozbudową. Dziękuję. O czym będziemy teraz dyskutować? Proszę pani dyrektor. Gdzie jest zapisany ten wniosek, panie radny, i kiedy? Rozmawialiśmy tutaj wielokrotnie i pojawiały się różnego rodzaju propozycje, bo debatowaliśmy na temat tego, jak ta szkoła ma wyglądać. Ja żadnego takiego wniosku nie składałam, żeby była rozbudowa. To była propozycja. Zostałam poproszona. No propozycja, no tak, no wniosek propozycja. No. Bo wniosek to jest nasza propozycja. Panie radny, proszę pozwolić. Jeśli chodzi o analizy, nie jestem inżynierem, mam inne wykształcenie, więc jeżeli temat został dogłębnie zbadany, jeżeli nie ma możliwości, żeby rozbudować szkołę, to chyba sprawa jest dość oczywista i jasna, że szkoła powinna mieć nowy budynek, jeżeli nie ma możliwości rozbudowy. Proszę o głos pana radny Zięba. Panie radny, nawiązując do pana słów, może pan wie, co się dzieje w sprawie rozbudowy, remontu lub jak to inaczej nazywać. Póki co ja nie wiem, co się dzieje, ponieważ z ust pana wójta nie padło jednoznacznie określenie, czy idziemy w tym kierunku, czy idziemy w tym kierunku. Były dwie uchwały, które wcześniej podjęliśmy. Pierwsza mówiąca o rozbudowie szkoły, o budowie nowej szkoły w okolicach Solparku, druga o rozbudowie i remoncie szkoły obecnej. Mówi pan, że wie, jaka jest druga uchwała, a w pierwszych słowach pana wypowiedzi padło, że będziemy remontować budynek, a jeśli będzie potrzeba, to będzie rozbudowa. Nie, panie radny. Decyzja rady była taka, że wyremontujemy i jednocześnie będziemy go rozbudowywać o jedno skrzydło. A teraz pan mówi, że będziemy remontować, a jeśli będzie potrzeba, to będziemy go rozbudowywać. Decyzja była inna rady. Dziękuję. Proszę o głos, pan radny. Ostatni w tym temacie. Oczywiście, panie radny, trzeba słuchać, o czym się mówi, trzeba wiedzieć, o czym się mówi. Właśnie proszę pana, o tą uchwałę poprosił nas wójt i to my mamy podjąć decyzję, nie wójt. Więc my podjęliśmy. A to, co wójt myśli, to ja nie wiem, no niestety. Nie wiem, pan też nie wie. Pan wie, co ja myślę? Pan nie wie.
To, co sobie wójt myśli, to jest jego sprawa. Wójt wystąpił, żebyśmy podjęli uchwałę kierunkową i taką uchwałę podjęliśmy. Ostatnia uchwała mówi wyraźnie. Jeszcze raz powtarzam, jak kto zagłosuje, to jest jego sumienie, ale decyzja zapadła i proszę nie mówić, ja tylko po to zabrałem głos, proszę nie mówić, że Rada nic nie robiła, zrobiła w tym kierunku, bo jest podjęta uchwała twarda już ostateczna odnośnie Łękińska, jest podjęta uchwała odnośnie Kleszczowa. I proszę tak nie mówić. Ale ja nie mówię, że Rada... Pan nie powiedział, że minął rok, a my stoimy w miejscu, nic nie robimy. Ale nie generalnie, panie Rady. Także jeszcze raz panu powtarzam. Proszę pozwolić. Natomiast to, co powiedziałem, są warianty i tutaj wójt też no, złożył swoje, że tak powiem, spostrzeżenia, swoje myśli i jeżeli korekta by miała nastąpić tamte uchwały, czy rozbudowa o tę małą, czy jednak dobudowa tutaj, to powiedzieliśmy sobie wyraźnie, trzeba iść na plan budowy, to była rozmowa. Obejrzeć z inżynierami, zawołać kogoś, proszę pana, czy się da tutaj rozbudować o skrzydło, czy nie. Jeżeli nie, to dobudować w mniejszym na osiedlu i tamtym stanem. Dziękuję uprzejmie. I proszę naprawdę nie mówić, że radni, czy rada nic nie robi. Ja sobie nie życzę tego, bo ja tutaj zabieram głosu bardzo dużo i w tym temacie też zabieram. Ja bym pan słowo wiedział, że tak nie będzie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan radny Książka. Dziękuję. Panie radny, zwrócę się najpierw do pana, zatem jest pan radny z Anturiówki, bo jeżeli pan chciał wiedzieć, to bo przypomnę, uchwała została podjęta, ta treści. Przypomnę takiej, że budowa szkoły 4-8 przy Sol Parku i remont szkoły podstawowej obecnej na ulicy Szkolnej. Ja chciałem się zapytać pana wójta, bo ta uchwała została zaskarżona tutaj przez radną Agnieszkę Szczęsną i nie wiem, nawet na komisji chyba spraw społecznych żeśmy rozmawiali, że będziemy czekać na odpowiedź pana wojewody w stosunku, czy ta uchwała została, czy jest prawidłowa, czy jest dobrze podjęta, czy źle i dopiero później mieliśmy podejmować dalsze kroki. Tam chodziło o tą Szczęsną, nieszczęsną odległość, o której tak dużo żeśmy rozmawiali i przepraszam, że tak i może najpierw byśmy się dowiedzieli, czy w ogóle mamy odpowiedź od wojewody odnośnie tej podjętej przez nas tej uchwały. Dziękuję. Z tego co ja wiem, to Rada prowadzi nadzór na tym wyjaśnieniu tej uchwały. Także ta uchwała, że po prostu nie przyszła jeszcze odpowiedź, to nie znaczy, że ona jest w tej chwili prawidłowa. Ale nie znaczy, że nie jest nieprawidłowa. Ale z tego co mówię, panie radny, wiem, trwa jeszcze proces wyjaśnienia. No to będzie trzeba czekać. Zobaczymy. Ale na pewno wiele wątpliwości będzie miała wojewoda, bo chcę to wyjaśnić poprzez kuratorium i upewnić się, czy to jest zgodne z prawem światowym, czy nie jest zgodne. A nie ma, panie wójcie, jakichś terminów obligujących, kiedy powinien się odstosunkować do tego? No ja to myślę, może pan sekretarz proszę. Będzie bardziej zainteresowany się sprawą. Standardowy taki termin jest, żeby woda rozstrzygać w ciągu 30 minut. Proszę o spokój. W ciągu 30 minut. Natomiast jeżeli sytuacja jest na przykład skomplikowana, trudna, no to jeżeli wojewoda uznaje, że niezakończony jest proces taki, który by pozwolił uznać, że uchwała może zostać w obrocie prawnym, to ewentualnie wzywa Radę do uchylenia takiej uchwały z powodów, które wskazuje, a jeżeli Rada tego nie czyni na jego wezwanie, to wtedy zaskarża do sądu administracyjnego. Czyli po tym terminie 30-dniowym ewentualnie jeszcze jest możliwość wezwania Rady, a jeśli nie, podejmuje tej uchwały zgodnie z intencją wojewody, wtedy skarga do sądu administracyjnego. Proszę Pani Radna Szczęsna. Przewodniczący, Wysoka Komisjo, ja otrzymałam odpowiedź, no ale ona jeszcze nie rozwiązuje naszej kwestii. Skoro już odmowa, to pozwolę sobie przeczytać. Odpowiadając na Pani pismo dotyczące uchylenia uchwały nr 37 przez 344 przez 2017 dla tej gminy Kleszczów z dnia 11 października 2017 roku, w sprawie określenia kierunków działania wójta gminy Kleszczów informuję, że uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru i na podstawie artykułu 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym zostało wszczęte postępowanie nadzorcze
Po uzyskaniu wyjaśnień przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów, biorąc pod uwagę argumenty przedstawione w Pani piśmie, organ nadzoru wnikliwie przeanalizuje zebrane materiały i dokona oceny legalności podjęcia przedmiotowej uchwały. Po wyniku postępowania nadzorczego zostanie Pani powiadomiona odrębnym pismem. Na to pismo czekam. I tylko tyle. A ja już jestem przy głosie. To chciałam też odnieść się do tego, co mówił tutaj radny Henryk Michałek o niby politycznych działaniach nauczycieli. Chciałam powiedzieć, że Rada Pedagogiczna jest organem szkoły, który ma prawo do opiniowania spraw związanych z organizacją działalności szkoły, a ta ostatnia nasza uchwała na organizację szkoły, pracy szkoły bardzo silnie oddziałuje, bo ona de facto powoduje powstanie dwóch szkół. Więc Rada Pedagogiczna, tak samo Rada Rodziców, o której Pan tutaj wspomniał, to są dwa organy, które mają prawo opiniować wszystko, co jest związane z organizacją pracy szkoły. I takie opinie te dwa organy swoje wyraziły. Ponieważ Rada Gminy nie uwzględniła tych opinii, podejmując uchwałę, nauczyciele postanowili wziąć udział w zebraniach wiejskich. Nauczyciele z naszej szkoły to także mieszkańcy naszej gminy. Myślę, że jak powiem, że 90% nauczycieli to są mieszkańcy, to są nasi wyborcy, to tutaj nie będzie przekłamania. W szkole pracuje prawie 100 pracowników. Pracownicy administracji obsługi to wszyscy mieszkańcy naszej gminy, nauczyciele w znakomitej większości, więc mają prawo także zabierać głos w tej sprawie jako mieszkańcy. Brali udział w zebraniach miejskich jako przedstawiciele organu szkoły, ale także jako mieszkańcy gminy. Poszli na te zebrania, ponieważ na spotkanie w szkole radni stawili się tylko niektórzy. Niektórzy radni wołają tutaj o merytoryczną dyskusję. Ta dyskusja miała miejsce na terenie naszej szkoły. Było nas tam tylko kilku. Szkoda, że wszyscy nie przyszli, więc nauczyciele wybrali się na zebrania wiejskie. Przedstawili swoją uchwałę i ci, którzy mieszkają w danych sołectwach, wnioskowali o budowę szkoły. Wniosek taki jak Pan Doniówce padł także na zebraniu wiejskim w Kleszczowie, Puszczanowicach, Żłobnicy. Na wszystkich tych zebraniach wiejskich, jeśli nie jednogłośnie, to prawie wszyscy mieszkańcy głosowali za tym, żeby wybudować nową siedzibę dla całej szkoły podstawowej w Kleszczowie. Pojedyncze głosy były przeciw, naprawdę pojedyncze. Kilkoro osób gdzieś tam się wstrzymało od głosu. Myślę, że ci mieszkańcy, którzy się wstrzymali, czy byli przeciw, mają obawy, jeśli chodzi o zagospodarowanie budynku po obecnej szkole podstawowej. I tutaj wójt na zebraniach mówił, że będzie ten budynek przeznaczony pod działalność oświatową, bo najmniejsze koszty będą z przebudowaniem tego budynku, tak? Wystarczy remont i może tam działać liceum czy szkoła branżowa. W strategii rozwoju gminy mamy zaplanowane utworzenie szkoły branżowej w naszej gminie. Myślę, że nie ma sensu budowania szkoły za miliony, setki milionów, jak Pan Henryk tu mówił. Bo Pan Henryk 200 milionów na Solbart chyba uważa, że tyle potrzeba na kolejną szkołę. Chyba lepiej dla tych dzieci, dla których jako samorząd musimy zadbać o warunki, wybudować nową szkołę, niż dla dzieci, jak sami tu Państwo mówicie, to nie jest zadanie nasze tworzenie szkół średnich. Ale dbanie o warunki i organizowanie warunków kształcenia dla dzieci ze szkół podstawowych to jest obowiązek samorządu, nasz obowiązek. Powinniśmy zapewnić tym dzieciom jak najlepsze warunki. I proszę Państwa, warunki, w jakich edukowane są dzieci, przekładają się na wyniki nauczania. Nie jest prawdą to, co powiedział Pan Henryk, bo Pan Henryk tutaj o jakichś szkołach średnich mówił. My mówimy o szkole podstawowej. Więc proszę nie mówić, że nauczyciele zajmują się działalnością polityczną. My naprawdę z dużym takim, bym powiedziała, zaufaniem i nauczyciele i rodzice z terenu tutaj, których dzieci chodzą do szkoły w Kleszczowie, bardzo spokojnie i z zaufaniem podchodzili ci ludzie do
do uchwał, jakie podejmują radni. Uważając, że są to inteligentni ludzie, którzy nie będą chcieli dla jakichś swoich właśnie politycznych zachowań krzywdzić dzieci, tylko zrobią wszystko, żeby dzieci miały jak najlepsze warunki. A nie jakieś polityczne rozgrywki, nie wiem, może robienie mina złoś konkretnie. Proszę Państwa, ktoś mądry powiedział, że człowiek inteligentny pierwszy przyznaje się do błędu. Mieszkańcy w sołectwach przegłosowali wnioski o budowie nowej siedziby dla całej szkoły podstawowej na terenach South Parku. Mamy zielone światło, możemy podjąć dobrą decyzję i przychylić się do wniosków do mieszkańców. Oto jesteśmy ich przedstawicielami. Więc proszę, żebyśmy dzisiaj przegłosowali pozytywnie wnioski z zebrań mieszkańców. Dziękuję. Proszę pana radnego Kraśnicki. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jesteśmy w punkcie opiniowania wniosków zebrań wiejskich. Co się dzieje w pierwszym punkcie? W miejscowości Antoniówka zgłoszono jeden wniosek o budowie szkoły. I co się zaczęło? Zaczyna się atak personalny, raz, że na obecną panią dyrektor, i zarzucanie nauczycielom, pedagogom, pracownikom aktywny udział w polityce. Każda wypowiedź może być traktowana jako akt polityczny. Każdy. Tym ludziom również przysługuje głos. Mają prawo go wypowiedzieć. I twierdzenie, że wypowiadają pod presją czy z obawy przed represjami ze strony przełożonych, no myślę, że jest nie na miejscu. To tyle. Dlatego jeszcze raz proszę, żeby bez takich personalnych wycieczek nie uczynać. Wspomniał jeden tu z moich przedmówców, że poproszono wójta, może nie chronologicznie to powiem, ale że poproszono wójta. Wójt poprosił radę o to, żeby podjęła uchwałę. Rada podjęła uchwałę, tylko rada zmieniła tą uchwałę. Zresztą rada zmieniała uchwałę w tej kwestii wiele razy. Mam nadzieję, że nie ostateczny. Kształt, ostatnia zmiana, decyzja rady przy podjęciu uchwały wyszła nagle. Wyszła nagle, bo nawet nie było w porządku obrad. Dopiero w trakcie prowadzenia obrad ten wniosek się pojawił. Pojawił się projekt uchwały, został przegłosowany. Zresztą przypominam, że projekt tej uchwały również był bez uzasadnienia, co będę dalej podkreślał. Bo twierdzenie, że nigdzie nie ma napisane, że uzasadnienie musi być pisemne, to równie mogę sobie dobrze wyobrazić, że projekt uchwały też nie musi być pisemnie, bo tam też nigdzie nie pisze, że ma być pisemne. Mówi pan radny, że były jakieś rozmowy, żeby się spotkać z inżynierami na placu budowy. Plac budowy to już jest. Jest wtedy, kiedy jest. Pozwolenie na budowę, kiedy się coś dzieje. Do tego potrzebne są decyzje, projekty, zadanie w budżecie, pieniądze. Nigdy też nie było takich, bo pan radny wspomina, że takie były rozmowy, może małą szkołę pobudować. To są potrzebne decyzje, bo i muszę realizować uchwałę. No jakieś wolne rozmowy. Padały wnioski na jednej z komisji, nie zostały podtrzymane. I o tym nie mówię. Myślę, że przynajmniej ja rozmawiam z wieloma mieszkańcami, nie tylko swojego okręgu wyborczego czy swojej miejscowości. I nie wszyscy oczywiście są pozytywnie nastawieni do budowy szkoły. Ale zdecydowana większość mówi, żeby zbudować. Gmina na to stać. Jedna ze starszych pań powiedziała mi ostatnio, że było ciężko. Była wojna, ale nikt na edukację nie oszczędzał. A nas naprawdę stać, żebyśmy wybudowali obiekt, który będzie służył na długie lata. Dziękuję. Proszę pana radnego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak wszyscy tutaj obecni wiemy, że temat szkoły jest poruszany już od dłuższego czasu. Szkoła nowa jest potrzebna. Jest potrzebna nowa koło South Parku. Tak jak ja tu mówiłem na tej sali już wielokrotnie, czy o strukturze takiej, czy o innej, zadecyduje pewnie wojewoda i zobaczymy, co z tym będzie. Niemniej jednak
nie jestem przekonany do tego, żeby budować jedną wielką, dużą szkołę teraz w chwili obecnej. Można pobudować troszkę mniejszej, mniejszą systemem modułowym. Tak jak powiedział mój przedmówca, zdania ludzi są różne, zdania pracowników szkoły też są różne, zdania nauczycieli i rodziców są różne. No, wiele osób by chciało budować nową szkołę i na jak najlepszych warunkach, gdzie nasze dzieci by chodziły, uczyły się, zależy chyba wszystkim tutaj. Nasze dzieci też mają dobre warunki, ale ze względu na ich ilość, na to, że się nie mieszczą w obecnym budynku, są coraz gorsze. My jako Rada Gminy, szkoła, popełniliśmy co najmniej jeden błąd, jeśli chodzi o oświatę, o politykę oświatową w naszej gminie. To, że teraz siódme klasy i za chwilę ósme są w obecnym budynku szkoły podstawowej w Kleszczowie. Jest tam ciasno, ale to też jest nasza wina. Gdyby te dzieci były w Solparku, być może byłoby łatwiej przetrwać ten rok i kolejne następne, póki nie powstanie nowy budynek. Trudno, stało się. Musimy sobie z tym jakoś radzić i musimy doprowadzić do tego, by ten nowy budynek powstał. Tak jak powiedział pan radny Henryk Michałek, bardzo ważne jest, żeby powstał ten nowy budynek koło Solparku. Z tego względu, że gdy kiedyś nie będzie wyżu demograficznego, zawsze można go przekształcić na potrzeby spółki Solpark. Czy jakby ta spółka rozbudowa obecnego budynku szkoły podstawowej w Kleszczowie, moim zdaniem, nie do końca jest słuszna. Z tego względu, że szkołę można rozbudować, ale trzeba też przy niej pobudować halę gimnastyczną, bo w tej chwili jest olbrzymi problem. Dzieci mają zajęcia na korytarzach, nie mieszczą się. Trzeba przebudować stołówkę szkolną, gdzie dzieci też są podzielone na poszczególne grupy i nie mają nawet możliwości spokojnie zjeść obiadu, posiłku, który przysługuje. Dziękuję bardzo. Zależy mi, żeby ta decyzja została podjęta. Zależy też chyba mieszkańcom, skoro w tylu sołectwach został złożony taki wniosek. Ja mam tylko jeszcze taką nadzieję i prośbę do wójta, żeby przemyślał to, żeby pobudować trochę mniejszą szkołę niż wójt czy część radnych wnioskuje. I mam jeszcze taką prośbę, żeby być może powołać jakąś komisję, która zajmie się przeznaczeniem tego obecnego budynku szkoły podstawowej w Kleszczowie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pani radna Wójtowska. Szanowni Państwo, tak jak powiedziała moja poprzedniczka, pani radna Szczęsna, na zebraniu w Kleszczowie również była dyskusja o budowie nowej szkoły. Była to dyskusja merytoryczna. Różne środowiska w niej uczestniczyły, zarówno rodzice, jak i rada pedagogiczna, przedstawiciele samorządu. Padało wiele argumentów i powiem szczerze, że mnie te argumenty przekonują na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Chwilę, Panie Przewodniczący. Proszę Pana Radny Kośmiela. Proszę Państwa, wysłuchuję tej dyskusji tutaj za i przeciw również. Byłem na tym zebraniu w Kleszczowie. Frekwencja była bardzo niska. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście większość to byli nauczyciele i oni to właśnie przegłosowali. Mieszkańcy, głosów było bardzo różnych, wiele. I proszę Państwa, na dzisiaj, jak przypomnę, że na dzisiaj obowiązującą uchwałą jest właśnie uchwała Rady Gminy w sprawie rozbudowy i remontu szkoły gminy, szkoły podstawowej Kleszczowie. Natomiast no, wiele pism zostało skierowanych do wojewody i poczekajmy może na rozstrzygnięcie prawne służb wojewody i wtedy będziemy podejmować dalsze decyzje. Natomiast wójt rzeczywiście nie przedstawił, bo również wnioskowaliśmy, żeby organ założycielski przedstawił sposób postępowania, czy rozwiązania, czy zagospodarowania istniejącego kompleksu szkoły. Do tej pory nie uzyskaliśmy poza luźnymi informacjami, prawda, przyszła jedna z pań z Rady Rodziców i na chyba Komisję Obywatelską. Jej głosy to była czysta fantazja, muszę powiedzieć, rzeczywiście w tym temacie. Nie? Może to, może tamto, może owanto, to się kupy nie trzymało i uważała, że ma rację. No, większość komisji, no, widziałem, jak zareagowała na te wszystkie propozycje.
Proszę Państwa, przeglądam tu również zmiany w budżecie w prognozie finansowej wieloletniej. I muszę powiedzieć, że wójt zgłosił tutaj autopoprawkę do tej prognozy wieloletniej i tam było oczywiście na rozbudowę szkoły, na remont szkoły 2 200 000. Natomiast w budżecie na rok 2018, proszę Państwa, żeby nie być gołosłownym, jest około 5 600 000 na rok 2018. Chciałem zapytać, czy Państwo będą dalej remontować tą szkołę, bo ona będzie wymagała dalszych remontów i co roku będziemy kładli po te 5 milionów, żeby proces dydaktyczny czy nauczania mógł trwać. I pomnóżmy to przez 5 czy 6 lat do momentu wybudowania szkoły. Ile w ten komplet jeszcze musimy włożyć pieniędzy? Zostało 4 miliony. 4 miliony jeszcze. Tak? Czy to jest zasadne, prawda? I wtedy podejmujmy decyzję. No bo ja mam tu rzeczywiście mieszane uczelnie. Jestem oczywiście za tym, żeby dzieci uczyły się w dobrych warunkach i tak dalej. Nie jest mi to obojętne na pewno. Jestem oczywiście za tym, żeby warunki się poprawiły i żeby grono nauczycielskie również w godziwych warunkach mogło ten proces prowadzić nauczania. Ale no, analiza kosztów rzeczywiście no, ścisła, no, może Państwo tu przytoczą, czy wyjaśnią, o co tu rzeczywiście chodzi. Bo tam jest 41 milionów 600, dalej w nawiasie, nie wiem o co tu chodzi. Czy planujecie do roku 2021 roku włożyć ten komplet jeszcze 41 milionów 600 tysięcy złotych? Czy to są jakieś, no, bo tam nie ma rzeczywiście, bo w tej autopoprawce jest wszystko oczywiście wzięte w jeden garnek i trudno tutaj coś wywnioskować, czy przeanalizować, czy dojść do czegoś. Dziękuję. Się odniosę, panie radny, do pana wypowiedzi, bo pan doczytał, tylko pan nie doczytał do końca dobrze, bo to jest przesunięcie tych środków, które mieliśmy zapłacić za przedszkole. Tam jest kwota faktycznie około powyżej 4 milionów, bo już nie pamiętam. I te pieniądze będą płacone w przyszłym roku, dlatego są przeniesione. To nie jest związane w ogóle z budową szkoły. Jest na pewno przyjęta część, w budżecie jest na rozbudowę szkoły w Łękińsku. Tam 100 tysięcy na projekt, czyli jakieś tam kwoty, już nie pamiętam też dokładnie. I też jest jakaś kwota na projekty tutaj właśnie na tym. A tutaj to jest przeniesienie, bo to jest też w tym paragrafie, bo dalej są paragrafy rozbite. Proszę sobie sprawdzić dokładnie. To jest w przedszkole i żłobek. Panie wójcie, no to troszeczkę nie tak chyba, bo mam tu projekt. No tak, tak. Projekt tak. Rzeczywiście w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na Kleszów na 2018. Tak. I tu mam rzeczywiście taką pozycję jak szkoła podstawowa Kleszczów, w tym zakupy inwestycyjne 41 200, a koszty 6554 842. Ale to jest tylko funkcjonowanie, to są to 70 tysięcy, a pan mówi o 5 milionach, pan to rozumie, jak pan nie rozumie, to pan się spyta, jakie się pan takich rzeczy, które wprowadza pan w błąd, że wydajemy 5 milionów. Nie. Ja to jest przeniesienie tylko tej zapłaty. Z tego roku na przyszły. Te pieniądze są dzisiaj ulokowane na lokatach. Natomiast w prognozie finansowej było 2 200 000 planowane. Z budową szkoły, podjęciem wniosku. Proszę o spokój. Chciałbym rzeczywiście, żeby będzie zmiana, się to przybliżyć. To będzie rozmawiać o budżecie. Teraz rozmawiamy o kierunkach, czy budujemy szkołę, czy nie budujemy. No ale mówimy również o pieniążkach, panie wójcie. No, mówimy o środkach. Ale to za chwilę będzie kolejny punkt, panie radny. Proszę pani radna Szczęsna. Radny Kuśmielek, ma pan prawo oczywiście tak postrzegać i pamiętać zebranie miejskie w Kleszczowie, jak pan tutaj powiedział. Było rzeczywiście sporo nauczycieli, ale głosowali ci spośród nauczycieli, którzy są mieszkańcami sołectwa Kleszczów i mają prawo przyjść na zebranie wiejskie, składać wniosek i głosować. A mi się tak wydaje, że było tak dużo i nauczyciele przegłosowali, mieszkańcy przegłosowali. A mieszkańcy w Kleszczowie mówią też tak, że radni najbogatszej gminy w Polsce każą wójtowi wybudować pół szkoły podstawowej.
Dziękuję, proszę pani radna Ewa Torkowska. Tak, ja jeszcze powiem tylko, że popieram w całej rozciągłości wypowiedź pani radnej Szczęsnej. Cieszę się, że do niektórych radnych przemawiają argumenty i dyskusja bardzo dobrze wpływa na podejmowane decyzje późniejsze. Mam nadzieję, że dzisiejsze. I również jestem zadowolona z nowej szkoły na terenie nowej, dużej szkoły. I nie zgodzę się z panem radnym uśmiechem, że na zebraniu w Kleszczowie było bardzo mało ludzi, bo uważam, że ludzi było naprawdę dużo. A pan mówi to, co chce pan powiedzieć, żeby przed kamerą pokazać się w lepszym świetle niż pan tu widzi. Tak? Dziękuję. Proszę, przepraszam, tutaj... Prosiłbym o listę i rzeczywiście w stosunku do liczby mieszkańców, ile tam na tym zebraniu było osób. Nawiązując do wypowiedzi wcześniejszej pana radnego Krasińskiego, prosiłbym bez wyciągnięcia personalnie. Ja proszę o głosowanie już na tym punktu. Dobrze, pani radna. Widzę, że już nikt nie chce zabrać głosu w tej sprawie. Przechodzimy do głosowania. Wniosek z Antoniówki, budowę nowego budynku dla szkoły podstawowej w Kleszczowie o pełnej strukturze organizacyjnej dla klas 1-8 na terenach zlokalizowanych przy Solparku. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku, proszę podnieść rękę, czy jest przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zabezpieczyć dane Domu Kultury w Antoniówce w trakcie realizacji, zabezpieczyć studzienki na placu Nowa przy Domu Kultury w Antoniówce, zakotwiczenie zabezpieczenia, referat inwestycji gminy podejmie działania w celu realizacji inwestycji, zainterweniować w temacie stojącej wody na działkach przy ulicy Łącznej w Kleszczowie wniosek do sprawdzenia. Panie Przewodniczący, proszę. Odnośnie tego wniosku, Panie Robercie, prosiłbym o sprawdzenie, jeśli jest taka prawda możliwość, tak po jakichś ulewach albo później, tak, kiedy ta woda rzeczywiście zalega. Ceny szczepionek, rejestracji do pacjentów, informacji na stronie internetowej przychodni dotyczącej bezpłatnych badań dla mieszkańców, przedłużenia recept. Pismo zostanie wysłane. Panie Przewodniczący, jeszcze. Proszę. Panie to jest Wójt, cała działalność ze strony urzędów. Panie Wójt, chciałem zapytać, w zasadzie poprosić pana wójta, ale jeżeli go nie ma, to chciałbym panią poprosić rzeczywiście o interwencję. Mam tutaj na myśli przede wszystkim rejestrację oraz możliwość przedłużania recept, żeby to się trochę sprawniej odbywało. To już się dzieje. Bo dochodzą mnie również głosy, że ciężko nieraz się zarejestrować. Ciężko jest też uzyskać tą receptę, że trzeba tam dosyć długo odczekać. Nie wiem do końca, jak to wygląda.
prosiłbym po prostu o sprawdzenie. Panie Przewodniczący, to nie jest jedyna działalność urzędu, pismo zostanie wysłane, bo interwencje były na bieżąco po każdym zebraniu wiejskim. Także no, bardzo proszę też tak nie mówić. Z tego co wiem, recepty wypisuje teraz już lekarz rezydent, który tam podjął specjalizację, więc troszeczkę myślę, że rozładował się ten system przedłużania recept i mam nadzieję, że będzie to usprawnione. Natomiast w kwestii tych wszystkich tutaj rzeczy, cen szczepionek, tych bezpłatnych badań interweniowaliśmy. No, SALUS podejmuje tam działania, na ile ma możliwość w tej chwili. Przedłużania recept, tej informacji na stronie internetowej, no i rejestracji do specjalistów tam cały czas to jest zmieniane, ale mam nadzieję, że satysfakcjonujące jest coraz bardziej dla mieszkańców. Dziękuję. Pani wicewójt, ja odpowiem w ten sposób. Z informacji, które docierają do mnie od mieszkańców, nic się nie poprawiło w temacie rejestracji. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale do jednego z lekarzy mieszkaniec powiedział, że dostał termin za tydzień do lekarzy pierwszego kontaktu. Ale jak mówię, to są słowa mieszkańców, ja tylko je powtarzam. A chciałem poruszyć jeszcze przy tej okazji inną kwestię. Panie Robercie, ile kosztował remont tego budynku? Całkowity? 7 400 000. Szkoda, że nikt nie zadbał o to, żeby tam zamontować agregat prądotwórczy, bo po ostatnich wydarzeniach, które się działy z brakiem w dostawach prądu, no mamy sygnały bardzo różne, poczynając od tego, że drzwi się nie otwierają te przychodni, ponieważ są... Proszę o spokój. Ponieważ są automatyczne, mieszkańcy zdezorientowani, chodzili wokół budynku, nie wiedzieli gdzie wejść, a na drzwiach, gdzie to wejście faktycznie było, wisiała kartka zakaz wstępu, czy coś takiego, po sytuację, gdzie rolety są również automatyczne, nie można ich unieść, nie można wypisać recept, komputery powyłączane i tak dalej, to chyba ktoś powinien na etapie remontu pomyśleć o takich rozwiązaniach. Tak jak wcześniej wspominałem, budynek był remontowany, teraz plac remontujemy osobnym zadaniem. Teraz pewnie po tych wydarzeniach będziemy zaraz zajmować się kwestią zakupu i montażu agregatu, bo zanim będzie ulica główna przebudowana i powstanie sieć jednego serwisu, trochę potrwa czasu. Także naprawdę bym prosił o skupienie się na sytuacji w spółce i w mojej ocenie poprawy, jeśli chodzi o funkcjonowanie i o przyjmowanie lekarzy, przede wszystkim pierwszego kontaktu, ja dłużej nie widzę. Proszę, pan radny Michał. Dziękuję. Pani wójt, na pani słowa to po prostu włosy stawają w tamtą stronę na głowie, czyli po prostu jeżą się. Jak pani może powiedzieć takie bzdury, takie głupoty, że receptę będzie wypisywał lekarz rezydent? Jak pójdę do neurologa, czy pójdę do tego, to rezydent ma mi receptę przedłużyć. To ma przedłużyć lekarz, który ją wypisywał, który się zna na chorobie, proszę panią. Co pani opowiada? Niedługo weterynarza może zatrudnić się do przepisywania recept. Niech się pani zastanowi, co pani mówi. Zrobiliście babola i teraz nie wiecie, jak z tego wyjść. Pani głupoty opowiada ludziom tutaj przed kamerami. Siedzi tutaj członek Rady Nadzorczej. Czemu się nie wypowie, jak jest? Tylko w prawdziwości całej. Tylko o szkołę się musicie dochodzić i głupoty powielać i za dymy robić tych ludzi. Więcej to nic. Następna sprawa, proszę panią. Jaka jest poprawa, jeśli chodzi o, jak już jesteśmy przy ośrodku zdrowia, jeśli chodzi o leczenie małych dzieci? Podać pani ostatni przykład. Dziecko, które ma 2,5 miesiąca, zostało odesłane z kwitkiem do domu z temperaturą 47 kresek. Na 3 dni miało być przyjęte. Wie pani o tym może? Trzecia sprawa. Mówi tutaj wójt i pani powtarzała, że leczenie to nas kosztowało nami 5 milionów. A teraz jak zsumowałem, to jest 7400. Według waszej reformy. I dziadostwo jest, jakiego nie było nigdy w tej gminie, nigdy. Jak był zwykły lekarz, jeden i ośrodek zdrowia. I też było 6 tysięcy ludzi, co mnie poradzili na wojnie. To tyle. Proszę nie kłamać ludzi, nie opowiadać, że lekarz, rezydent może zastąpić lekarza neurologa, kardiologa, ortopedę i tak dalej. To ma wypisać, ponowić recepty może ten sam lekarz, który ją wypisywał. Niech pani głupot nie opowiada. Dziękuję. Przepraszam, mogę? Proszę.
Panie Henryku, ja sobie nie życzę. Ale ja sobie życzę. Powtarzam jeszcze raz, panie radny, żeby pan w ten sposób się do mnie zwracał. Nie życzę sobie. Jeżeli nie chce pan, to niech pan się w ogóle do mnie nie zwraca. Może będzie łatwiej. Powtarzam. Przepisywanie recept, przedłużanie. Jak pan przypomni sobie, to w NZOZ-ie przedłużała pielęgniarka. Nie, ja sobie nie przypomnę, bo ja nigdy nie przedłużałem. Proszę nie przerywać. To pan nie pamięta. My to pamiętamy. W tej chwili jest tak, że przedłużanie recept na zaświadczenie od specjalisty, jeżeli lekarz wypisze zaświadczenie, że leki należy przepisywać co miesiąc i jest dane zaświadczenie, przepisuje lekarz pierwszego kontaktu bądź uprawniona pielęgniarka. Do tego. W tej chwili jest lekarz rezydent i niech pan nie mówi, że on nie ma prawa, bo nie ma. To pan mówi. Pan opowiada takie rzeczy. I proszę nie opowiadać i wprowadzać ludzi w błąd. Bo panu zależy tylko na jednym, żeby oczernić nie wójta i urzędników. Tylko na tym panu zależy. A ja sobie nie życzę. Nie mogę włączyć. A jeszcze dodam tylko, że od przyszłego miesiąca jest dodatkowych dwóch pediatrów. Od stycznia będzie zatrudniona pani pediatra na cały etat. W tej chwili jeszcze jest na wypowiedzeniu, więc przyjmuje tylko jeden dzień. Rzeczywiście są, jest wtorek, który nie jest obsadzony przez pediatrów, ale mam nadzieję, że to od przyszłego roku po prostu się zmieni. Natomiast dodatkowych dwóch pediatrów jest zatrudnionych. Dziękuję, proszę o głos. Proszę panią, tutaj obraża pani byłych lekarzy ze środka i pielęgniarki. Proszę panią, niech pani to powtórzy jeszcze raz, że wypisywała, że wydawała receptę pielęgniarka. Czy ta pieczątka na recepcie była pielęgniarki czy lekarz? Podpisywał lekarz. Nieważne kto wypisał, bo na komputerze może być, tylko kto ją podpisał, kto ją zatwierdził i kto ją kazał wypisać tym stopniu. Lekarz, który to wypisywał. A nie pielęgniarka, proszę pani, niech pani głupot naprawdę nie opowiada. Pielęgniarka wypisywała receptę i podpisywała się Roxana Półrola, tak? I poszła ktoś i leki kupił na ten, na to nazwisko, tak? Lekarz, ta pieczątka lekarza musi być. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan radny Jerzy. Dziękuję bardzo. O, przepraszam bardzo. Przepraszam. Proszę pan radny Kalesi. Przepraszam. Zaszkodź, bo to było sekunda. Dziękuję. Pan radny twierdzi, że jeśli jest schorzenie neurologiczne, to i pierwszą receptę wypisał neurolog, to musi to wypisać neurolog. A poprzednio to pracowali w ośrodku neurologowie? O czym ty mówisz? To pan nie wie. No to więc mówię, to jak wypisał pan doktor Chrostowski, to ponawiał receptę pan doktor Chrostowski. O tym właśnie mówię. Pan się nauczy słuchać, panie radny. Pan nie słyszy sam siebie. Pan sam siebie nie słyszy. A teraz proszę mi przepraszam. To jest interpretacja. Także. A lekarz rezydent, te same prawa, to że może nie ma specjalizacji, to jest jedna rzecz. Ale receptę może przepisać. Proszę bzdur nie powiadać. Dziękuję. Proszę pan radny Jarzyna. Szanowni Państwo, Wysoka Komisjo. Miałem ten temat poruszyć w sprawach różnych, ale z racji tego, że już ktoś go wcześniej poruszył, no to chciałbym kilka zdań dodać. Szanowni Państwo, no mam też niestety takie sygnały od mieszkańców, że póki co to niewiele się w tym miło w ośrodku zrobiła. To co pani wójt powiedziała, jasne, jest jedna, co najmniej jedna, teraz dowiedziałem się, że jest druga pani pediatra, która... Przepraszam chwilkę, może pan pomóc panu radnemu? Zaraz, już, damy, nie. Która czuwa nad tym, żeby dzieci miały coraz to lepszą opiekę medyczną. Niemniej jednak muszę stwierdzić to, co pan radny Henryk Michałek. Część tego zdania, że ostatnio miałem też sygnały, że dziecko niespełna 3-miesięczne zostało odprawione do domu. Moim zdaniem to jest niewyobrażalne, bo pani doktor właśnie ta, która ma przyjść do tego ośrodka zdrowia, prawdopodobnie na pełen etat, odmówiła przyjęcia bardzo ciężko chorego 3-miesięcznego dziecka. To jest przykre. Chciałbym też się odnieść do agregatów, bo to jest bardzo ważna i priorytetowa sprawa. Myślę, że pani prezes albo zadba, albo już zadbała o to, żeby takie sytuacje więcej nie miały miejsca, ale chciałbym też w tym temacie podkreślić, że jest więcej różnego rodzaju placówek na terenie naszej gminy, które też
potrzebują agregatów i w przypadku braku dostępu energii elektrycznej jest problem. Są to szkoły, są to przedszkola, których takie urządzenia też są potrzebne. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, bo system coś nie tego, ja też dziękuję. Proszę. Marka też jest problem. Proszę adwocem? Tak. Proszę pan radny. Ja adwocem do wypowiedzi pana radnego Zegiska, nie powiem nazwiska. Panie radny, ja pana wypowiedzi nie komentowałem. I druga sprawa, proszę pana, to, że pan jest powiązany, już kiedyś to mówiłem, uzależniony od władz tutaj, to wszyscy wiedzą. I to, że pan władzi, nie będę mówił gdzie, kogo, pan jest uległy, to ja sobie nie życzę, żeby pan moje sprawy kontrolował. Ja się do pana nie podnosiłem. A jak pan chce wojny, to możemy rozpocząć. To ja panu powiem prawdę o panu. Bo ja nigdy nie kłamię. A jeżeli kłamię, to proszę do sądu. To proszę iść do sądu. Mówię, zwracam się do pani tutaj w ogóle. Proszę iść do sądu. Jeżeli skłamałem, to też w jednym zdaniu, które wypowiedziałem na temat spółki SAD. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pani radna Dąbrowska. Panie Przewodniczący, przysłuchuję się niniejszym głosom. Proszę o przywołanie do porządku pana Henryka Michałka. Obraża przedstawicieli urzędu, radnych i wszystkich wokoło, zaproszonych gości też. Dziękuję. Powtarzam, proszę o przywołanie do porządku. Dobrze, pani radna, pozwoli pani, że ja będę decydował o tym, kiedy przywołuję którego radnego do porządku. Myślę, że każdy z radnych ma świadomość tego, że bierze odpowiedzialność za swoje słowa, które tutaj padają. Nie. Jest tak, panie. Przepraszam bardzo, proszę nie przerwać. Jest świadom konsekwencji, które mogą go spotkać. Pani wniosek formalny składa? Tak, składam wniosek formalny. Dobrze, panie radny Michałek, przywołuję pana do porządku. Proszę pan radny Kuśmierek. Proszę państwa, no, przychodnia Saluć już funkcjonuje jakiś czas, prawda, ale proszę państwa, ja już poprosiłem kilka razy wójta, żeby się pochylił nad tą sprawą, bo rzeczywiście tam nie wygląda to najlepiej. Byłem w Rogowcu kiedyś, nie będę mówił o nazwiskach, starsze osoby po 85 lat przyjechały z grypą, prawda, do lekarza, zostały odesłane, prosiły kogoś grzecznościowo, żeby sąsiad, żeby jej przywiózł tu do Kresztowa, z powrotem wróciły z kwitkiem. Kazano im się zarejestrować na trzeci dzień. No chyba to jest jakieś nieporozumienie. Również tu kiedyś wysłuchałem głosów pana jego wizytę w Salusie. Jak opowiedział, rzeczywiście to głos na głowie świeży. Panie wójcie, nadal proszę o pochylenie się nad sprawą rzeczywiście lecznictwa w Salusie. Dziękuję. Radny, ja wiem, że jest wiele uwag, ale wszystko robimy, żeby to, po prostu tą pracę ośrodka poprawić. Jest zatrudnienie dzisiaj 20 lekarzy. Takiej jeszcze obsługi na pewno w naszym ośrodku zdrowia nie było. I myślę, że robimy wszystko w dobrym kierunku, żeby poprawić to. Ale jeżeli padają takie oskarżenia, że ktoś został, podał proszę nazwiska i sprawdzimy, bo to jest dla mnie to, że pan mówi, że ktoś zostanie przyjęty, to jest tylko pomówienie. Pomówienie, nic więcej. Jeżeli takie sytuacje się zdarzają faktycznie, jak dziecko, jak pan Jarzobek mówi, że dziecko zostało nieprzyjęte, proszę podać dokładnie, bo ja nie wierzę, żeby lekarz, który ma prawo przyjąć osobę chorą, nie przyjął, bo on za to odpowiada. Ja nie jestem lekarzem. Ja tutaj po prostu... Panie wójcie, to co, mam przyjąć oświadczenie, czy oświadczenie od tych osób? Tak. Że takie miejsce, takie sytuacje ma miejsce? Przywiozę. Ale proszę nie mówić, bo cały czas negujecie tylko pracę ośrodka zdrowia. Nie. Ośrodek zdrowia po to był gwarantowany, jest taki w tej chwili powołany jako spółka i on będzie funkcjonował. Dajcie trochę czasu. Przecież naprawdę doskonale wiecie, że dzisiaj w całej Polsce brakuje lekarzy. Zamykają szpitale, bo nie ma lekarzy. I to jest problem. My wydajemy na opiekę zdrowotną przepotężne pieniądze, kilkadziesiąt razy większe niż inne gminy. I naprawdę zmierzamy do tego w takim kierunku, żeby poprawić to. I są na pewno kłopoty. Na razie są. Personalnie, ale one po prostu pomału będą znikały. Ale nie róbcie w taki sposób, że wszystko negujecie. Bo ja wiem, że łatwo się neguje. Ale nikt po prostu z lekarzy składa przysięgę i ma pomagać dla ludzi, a nie przeszkadzać. I nie wierzę, że po prostu ludzie robią to na złość. Być możliwe faktycznie, że jest czasami przesilenie tych osób, bo wydarzy się jakaś tam po prostu choroba i ci lekarze nie są w stanie przyjąć wszystkich, tak? Ale jeżeli ktoś ma faktycznie problem, to po prostu ma czekać tam i ma być przyjęty, to lekarz ma decydować.
Rozumiemy się? Proszę pana radny Jarząbek. Dziękuję bardzo. Szanowny panie policję, szanowna komisja. Powiem tak, ja nie uczestniczyłem w tej sytuacji, nie byłem. Ja wierzę mieszkańcom, bo myślę, że osoba, która mi to mówiła, nie miałaby powodów, żeby kłamać. Mówiła mi też o tym, że rozmawiała później z panią prezes ośrodka Salus, że pani prezes rzeczywiście przeprosiła, ale pani prezes przeprasza, przeprasza, a takie sytuacje się niestety powtarzają. Muszę to z przykrością stwierdzić. Ja też jestem zdziwiony, bo wiem, że istnieje kodeks lekarski, etyka lekarska. I lekarz nie powinien się zachować w ten sposób. Ja miałem przedstawioną sytuację w ten sposób. Przybyła pani do ośrodka, lekarz przyjmował do godziny 18, przybyła około 17.30 z bardzo chorym dzieckiem, malutkim dzieckiem. Zapytała się lekarza, czy lekarz przyjmie. Pani doktor powiedziała, ja pracuję do godziny 18, mam jeszcze jedną czy dwie osoby, nie przyjmę. Dziękuję bardzo. Tyle, co mam do powiedzenia. Nie byłem, nie uczestniczyłem, nie mam podstawy, żeby nie wierzyć mieszkańcom, panie wójcie. Proszę pana ostatnie w tym temacie. A nazwisko chętnie panu przekażę, jeśli ta osoba wyrazi zgodę. No właśnie. Panie wójcie, ja odnośnie odnosi pana wypowiedzi. Niech pan nie żąda od nas nazwisk, bo większość tych ludzi prosi o anonimowość. Dwa, ustawa o ochronie danych osobowych też o czymś mówi. Tutaj też się staramy nazwisk nie wymieniać. Więc proszę nie żądać nazwisk. A jeżeli pan jest pewny, że my kłamiemy albo coś, proszę sprawę zgłosić do odpowiednich organów. One wyjaśnią wtedy przed prokuratorem czy sędzią. Ja powiem to nazwisko. Ale tamtych też obowiązuje tajemnica. A nie to, że ja będę tutaj czasem nazwiskami. A wie pan dlaczego pan do innych nie dzwonią? Bo już ludzie wiedzą, jaki jest podział w Radzie. Że ma pan swoich radnych, do których nie warto się chodzić zgłaszać, bo i to zakoloryzują. Dziękuję uprzejmie. Znów musiał pan politycznie. Dziękuję. Proszę pan radny Ziemba. Pani wójt, wspomniała pani o dwóch zatrudnionych pediatrach. Ja bym prosił, aby aktualizować na bieżąco takie informacje w informatorze kleszowskim, aby mieszkańcy wiedzieli, tak? Że po prostu tacy lekarze są dostępni i w jakie dni, w jakich godzinach. Dziękuję szanowni państwo. Interwencja numer 5. Sprawdzić własność gruntu pod przystankiem autobusowym. Jeden z przystanków jest zlokalizowany na terenie prywatnym. Nie jest możliwe wydzielenie części działki, na której jest zlokalizowana wiata przystankowa. 6. Zainterweniować w zakładzie komunalnym. Dotyczy zawracania autobusów na drodze przy boisku. Autobusy nie zjeżdżają do zatoczki, skracając drogę, co stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci. Pismo zostanie wysłane. 7. Zmienić lokalizację plotu zwalniającego bliżej przejścia dla pieszych przy Domu Kultury. Istniejąca lokalizacja została wcześniej uzgodniona. Można dołożyć drugi próg zwalniający decyzję Rady Gminy. Proszę panie. Panie Robercie, decyzja mieszkańców była jednoznaczna, aby przenieść ten próg, nie dokładać drugiego. Także myślę, że powinniśmy się trzymać tego, co było. Króciutką historię, jeśli że wywijamy decyzję, dostawiliśmy jak najbardziej. Bo ta pierwotna decyzja była sprzed ładnych kilku lat. No ja już nie pamiętam kiedy, ale to jakiś czas temu, tak, bo co najmniej ze 3 lata temu. No, 2013 rok. No, może. Czyli panie radny, wniosek brzmiał przesunięcie... Przenieść prób w drugie miejsce. Za dom. Bliżej skrzyżowania wewnątrz miejscowości. Dobrze. Wnioski zgłoszone przez Radę Sołecką w Antoniówce. Zamontować wiatę przystankową obok pana. Przystanek jest zaprojektowany w projekcie układu komunikacji zbiorowej. 2. Zamontować odblaski na barierkach ochronnych przy drodze Antoniówka-Kleszczów przy skręcie do Uszczelowej za wysokości betoniarni Bielinek. Referat inwestycji podejmie działanie w celu realizacji wniosku. 3. Oznakować dojazd do placu zabaw przy boisku sportowym, zaplanowane do realizacji w przyszłym roku. Miejscowość Krzyżów. W
Wniosek numer 1. Ponownienie wniosku o zwrócenie się do PGE o remont drogi od Lampowni w kierunku stoku narciarskiego. Referat inwestycji może wystąpić z wnioskiem do PGE poza terenem gminy Kleszczów. Wniosek numer 2. Ponownienie wniosku o wybudowanie ścieżki rowerowej w stronę Kmiecizny do granicy gminy Kleszczów. Ten sam wniosek został wcześniej odrzucony. Decyzja Rady Gminy. Proszę panie. Szanowni radni, jeśli chodzi o ten wniosek utworzenia ścieżki rowerowej w stronie granicy gminy, jednak uważam, że to jest zasadny wniosek, ponieważ uczestniczają 12 mieszkańcy, jest tam około 800 metrów tej ścieżki i byłbym za tym, aby tą ścieżkę wybudować i przychylić do wniosku mieszkańców. Panie radny, to chodzi o tą ścieżkę, która od Lękińska biegnie przez las? Do granicy, tam jest około 800 metrów. Przy granicy gminy mamy, bo mamy do czego nawiązać, tam jest jakiś szlak jeszcze? Jest, tak, bo tam już gaz kupiony. To jest ta sama ścieżka, bo urządzenie, które idzie od Adamowa do Ociżowa. Dalej się kierowała w stronę właśnie granicy gminy. Tak, tak. To jest 800 metrów. Chodzi o to, że jak dojdziemy do granicy gminy, czy będzie dalej gdzie tym rowerem jechać? Będzie. Jest tam ścieżka. Znaczy ścieżki nie ma, bo jest gminy. Asfalt. Nie, że można tego jest wniosek. Nie. Na wrotkę trzeba zrobić. Dzisiaj coś tam. Na co praktycznie ta ścieżka wyprowadziła do nikąd. Jeszcze nie, jeszcze słowo, bo to jest taka sprawa, że dlaczego to ścieżka? Bo tam dalej zaczyna się szlak rowerowy i on prowadzi wzdłuż tych zwałów naszych. I wiesz, że się później do góry. No właśnie, o to mi chodzi, czy jest nawiązanie? Tak, jest nawiązanie. Dobrze, kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nasze głosów za, jeden wstrzymujący, wniosek został przyjęty. Wniosek numer 3. Przygotować analizę i założenia funkcjonalno-użytkowe dla zbiornika wodnego w Czyżowie. Brak zadania w budżecie gminy Kleszczów na rok 2017-2018. Panie wójcie, myśmy chyba przyjmowali do realizacji ten wniosek już na, w poprzednim roku. I dlaczego nie znalazł się w budżecie? Jest ten zbiornik, który został... Tak, na Czyżowie. Na Czyżowie rekultywacja tam jest w terenie zielonym, leśnym, przepraszam. I być możliwe, że no nie wiem, czy ten wniosek był panie dobrać. No to jest tutaj w biorze. Nie, że to jest to, że to są ostatnie rozdziały, bo tam jeszcze jest zachowanie świat. Który zrobił, to się takiego zadania nie ma. Po zabraniu wiejskim. Żeby włączyć jako zbiornik i wodny wrócił. Ale mówimy o tym, co kopalnia się teraz, co ma nowy po prostu. No tam, gdzie jest droga z parkingami już wybudowana, tak? Na tym, w jakim trójkącie co jest. I tam właśnie nie ma żadnej rekultywacji. Tam nie ma rekultywacji. Tam to jest rada, święta, zakończona roda. Już tego są miejsca parkingowe. Przecież to kopalnia zrekultywowała. Ale tam są... Proszę. Panie wójcie, chodzi właśnie o to miejsce, ten taki, jak się mówi, cypelek, który o zalewie. O zalewie, tak. To było, oczywiście, że było źródło światło. Panie Robercie, co pan... Proszę, pojedynczo. W tamtym roku właśnie było znalezione to żółwy krok. To, że rozmawialiśmy, jakieś światło było zielone, no tak, no ale to trzeba przecież opracować jakąś koncepcję, tak? Ale to nie mamy odnalazło. Proszę się zgłaszać do głosu. Ale państwo radzą, państwo teraz... Panie sobie mówicie, to zrobiliśmy już, mieliśmy zielone światło na zielone serce Kleszczowa. Tak. No i co się tak robi? Narobiliśmy się 2 lata i po prostu wyrzuciliście to do kosza. No i co, mamy to samo zrobić? Jeszcze nie wyrzucone do kosza. No już nie, panie mówicie, to, że, przepraszam, proszę o spokój, to, że Rada, proszę o spokój, to, że Rada dała zielone światło do realizacji jakiegoś projektu, nie znaczy, że ostatecznie ten projekt zaakceptuje. Proszę nas też nie zmuszać do... Do określonych działań. Tam jest las sadzony. Zalewie? No po prawej stronie nie widać, że jest las sadzony. Czy że od widawki jedno, ale nie, nie, ale tam są prywatne grunty, nie są kopalnie te grunty. Po drugiej stronie są kopalnie. Ale las, bo tam uciekają kosami przy rzeczach. Ale ja mówię o tym miejscu dalej. Tam są grunty Skarbu Państwa. No
to dalej, za rzeką. Tam, gdzie lampy się tutaj są tereny prywatne. No i teraz muszą, wejdziemy w tereny prywatne, będziemy robili na jakie postawy. No trzeba zrobić. No, trzeba... Najpierw trzeba zrobić zbygów, tak? A to trzeba zrobić analizy. No to trzeba było porozmawiać z rzeczami i porozmawiać. Ja nagadam się i później nic z tego nie widzę. Na pewno, na pewno to będzie trudniejsze niż było, bo tam jest las sadzony. Na części. Nie wiem, kto to tak gospodarza. Zależy, jak na planie jest zapisane te obszary, czy one są zalesienie, czy są pozostrurowe, czy głąbne. Słuchajcie, to nie jest takie proste. Dzisiaj prawo wodne się zmienia, powstają polskie wody, także całkiem to może inaczej wyglądać. Jak to wejdzie w życie, dopiero będziemy rozmawiać, bo pan Marcin może powiedzieć, tak? Proszę, ale panie wójcie, skoro rada podjęła decyzję, żeby realizować ten wniosek, to prosimy o zabezpieczenie jakichś środków w budżecie, żeby ewentualnie, gdy się prawo wodne zmieni, pan już miał mechanizmy i możliwości, żeby zacząć działać. To proszę wprowadzić w budżecie zmiany i na to zadanie przeznaczyć kwotę 5 milionów złotych. Jak pan Henryk powie, że to będzie kosztowało na przykład 100 milionów, to... Nie, to przecież pan mówił, że projekt jest taki. Przecież możemy 5 milionów zabezpieczyć, potem się zmieni. Ale nie, panie radny, to wójt mówił, że tak. Czy pan to mówił tutaj wyraźnie, że dobrze, my spowodujemy to, że ktoś prywatny może nie zainwestować, to są pana słowa. Ale nic nie gmina ma w to inwestować, to są pana słowa. Przed roku, półtorej, dwóch. Cały czas w każdym budżecie pan to powtarza. A teraz widzę, że jest trudniej, bo jest las posadzony. Ja nie ukrywam tego. Bardzo to rozumiem. Jak się nikt tam nie robi, to będzie, państwo, bo to jest teren proszę prywatny. Proszę o spokój. Nie wiem, kto tam ten las sadził, ale to jest spory las. Spokój, panie radny. Kolejny punkt. Prawo jak się jedzie na ten, widać. Przyspieszenie pracy budowy skweru przy w 2017 roku nastąpiło uporządkowanie terenu w miejscu planowanego skweru. Ze względu na przebieg linii elektroenergetycznej nie jest możliwe wykonanie zaplanowanej inwestycji na całej powierzchni. Zetowe. Proszę. Panie kierowniku, właśnie znam tę decyzję tutaj w BGE. Nie wiem, czy nie można było zrobić. Ta linia jest całkowicie na środku tego skweru, tak? Mamy od ścieżki, chodnika, około 25 metrów. Czyli tutaj, przypuśćmy, że 20 metrów nie można było jakiejś tam chodniczka, alejki takiej pierwszej ławeczki, żeby zmienił postać tego skweru. Linia furowa. Tam jest linia średniego napięcia też, tak? Można opracować tego typu obiekt, rozmawialiśmy, że musimy posunąć się ze skwerem tylko do tego właśnie z linii. No to jest odległość bezpieczną od tych linii. Nie mówię o tym drzewa, żeby trzeba czy tam zadać wśród tego. To kawałek chodnika i chłopeczki. No i więcej już nic. Czyli rozumiem, że będzie realizowany wniosek tylko w zmniejszonym zakresie. Wniosek numer 5. Zmienić studium plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czyżów. Obecnie nie są prowadzone żadne prace planistyczne w sołectwie Czyżów. Decyzja Rady Gminy. Nie, to plan jest dyrektora. Ktoś z państwa chce zabrać głos? Jest plan, no proszę, obowiązuje plan, co jest? Czytam? To jest nowy brud. Dwa lata temu. Nie mówicie, dwa lata temu podejmowanie? Nie. 16, 15. No chociaż 2, to już plan powinien być 10. Proszę Państwa, decyzja należy do nas, musimy przeprowadzić głosowanie. Pod wojsko i pod stronę. Kto z Państwa, proszę o spokój. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku numer 5? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poszło. W 5 głosach za, 4 przeciw, 4 wstrzymujących, wniosek został przyjęty. Interwencje. Zwiększyć intensywność czyszczenia ścieżki rowerowej od Lomowa w stronę Czyżowa. Wniosek zostanie uwzględniony w planie usługi powierzonej Zakładowi Komunalnemu Kleszczów na przyszły rok. Interwencja numer 2. Prośba do policji o częste kontrole prędkości oraz tonażu przy miejscowości Czyżów. Obecnie nie są prowadzone żadne prace. Niech stało. Jeszcze
Mogę? Żadne prace planistyczne w sytuacji czyżą decyzja Rady Gminy. Czy mamy decydować, czy ma policja część na czym lecieć? No tam mieszkaniec zgłosił, nie? Nie ma planu. No ale to ktoś chyba źle tu napisał, bo to tłustym drukiem jest to samo przepisane z wyżej zdania, nie? A tak było, nie ma, nie są prowadzone prace planistyczne, nie? To ja nie wiem, czy jest mała. Co można zaplanować w kontrolowaniu prędkości? Pomyłka w druku, my tak sądzę, nie? To trzeba obsadzić, dyżury obsadzić, to nie rado. Proszę? Dyżury trzeba obsadzić, są prace. To proponujemy z Kleszczowa, niech się przeniosą na Czyżów. Panie Przewodniczący, słowo, bo to jest wniosek mieszkańca, który tam właśnie mieszka wzdłuż drogi i mówi, że godzina 15 przejeżdża tam dużo, dużo samochodów z kopalni, wiadomo. Bardzo szybko tam jadą, a wracają dzieciaki do szkoły i żeby tam ale po prostu... Ale przez Czyżów jeżdżą? Tak. No mam duży skrót. A nie lata nie było kontroli? Potem? No tak, na mnie sezący nie był. Ale jest na prostu... Nie, no po prostu mamy wniosek tłumaczenia. To, ja nie widziałem. Czy się sprawdzą? Ja mam na czym i dostałem, także... Nie no, taki był właśnie wniosek mieszkania. Dobrze, urząd wyśle pismo w tej sprawie. No to ze skoktowe się przenieśli na Czyżów. Proszę o spokój. Wnioski zgłoszone przez Radę Sołecką przedłużyć ścieżkę rowerową do miejscowości Kmiecizna. To już was powtórzenie tego, co było wcześniej. Wybudować zalew rekreacyjny to samo. Ponowna prośba o realizację wniosku. Budowa boiska i strażnicy. Budowa skweru przy posesji pani. To już też było. A jeśli chodzi o boisko i strażnicę? Czy to jest budowa? Zmienić stóp plan zagospodarowania, to już Państwo przyjęli. Ogrodzić plac zabaw. Wniosek zaplanowany do realizacji w przyszłym roku. Miejscowość Dęblina. Wnioski numer 1. Wystąpić do PGE o wyjaśnienie, które działki Sołectwa Dębliny objęte są lejem depresyjnym. Wniosek do realizacji. Wniosek numer 2. Naprawić zegar oraz przyciąć wystające gałęzie obok strażnicy. W zakresie przycięcia gałęzi wniosek zostanie uwzględniony w planie obsługi powierzonej zakładowi komunalnemu na przyszły rok. A w sprawie zegara? A zegar? Nie wiem, wniosek numer 3. Zorganizować w sobotę niedzielę kurs autobusu do Bełchatowa i z Bełchatowa. Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym gmina zapewnia przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych gminy. Biorąc powyższe pod uwagę, gmina nie ma możliwości zorganizowania gminnych przewozów pasażerskich do Bełchatowa, gdyż jest to teren gminy miasta Bełchatów. Wniosek numer 4. Sprawdzić, czy gmina ma możliwość zorganizowania alergologa i ortodonty. Zarówno alergolog i ortodonta świadczą usługi na terenie gminy Kleszczów. Wniosek numer 5. Usprawnić system rejestracji przychodni Salus, a tym samym ułatwić dostęp do lekarzy. Urząd może skierować pismo do spółki, ale gmina nie może ingerować i nie jest to kompetencja gminy. Wniosek numer 6. Zapewni oświetlenie uliczne w całym sołectwie Dębina. Referat inwestycji podejmie działania w celu realizacji wniosku. Interwencje. Uaktualnić rozkład jazdy na przystankach autobusowych wszystkich przewoźników. Realizacja w 2018 roku. Wniosek numer 2. Wniesiono uwagę na temat szkolnictwa gimnazjalnego, iż niezasadnym jest radykalna zmiana kadry pedagogicznej. Zmiany te spowodowane są wygaszeniem gimnazjum i zmniejszeniem liczby godzin lekcyjnych. Miejscowość Kamień, wniosek numer 1. Udzielić dotacji dla gminy Szczerców z przeznaczeniem na budowę drogi Bogumiłów Osiny. Decyzja Rady Gminy. Bardzo proszę. Tutaj o tą drogę było kilka razy głosowanie. I raz była odrzucona, drugi raz. I nie wiem, co teraz ostatnio się zdarzyło, że gminy Szczerców nie wyrażają zgody na tą współpracę. No wójt był już kiedyś rozmawiał, tak? No wcześniej wójt z gminy Szczerców faktycznie powiedział, że będzie robił, a teraz pismo przyszło, że oni nie są zainteresowani, bo rada po prostu dalej przed nami środków. No i sprawa jakby stanęła na miejscu. Możemy ponowić rozmowę, jeżeli faktycznie tam jakby będzie wsparcie finansowe.
Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania tego wniosku. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku numer 1 z kamienia, proszę nacisnąć przycisk. Udzielić dotacji. No jest przeciw. Jeśli gmina Szczerce wystał przeciw, no tak, to wtedy. No wujek się rozmawiamy. Pani Radna Rutkowska. Przy 8 głosach za, 3 przeciw, 2 wstrzymujących, wniosek został przyjęty. Wniosek numer 2. Budowa świetlicy po północnej części kamienia. Decyzja Rady Gminy. Panie radny, panie wójcie, na ile plan zagospodarowania? Proszę o spokój. Słuchajcie, bo przegłosowaliście ten wniosek i teraz co, ja mam wystąpić wnioskiem do wójta, żeby tam dotację? Ja uważam, że jeśli wójt wystąpi z wnioskiem, to wtedy ponownie ten. No ale to są oni radni, że głosowanie jak się głosuje. Czy tu wyraźnie wyższe wydaje dotację? Tak, ale to ja będę pisał wniosek, czy pan wójt z Czerwcowa będzie łaskawy wziąć dotację? Tak. No właśnie. Czekam. Proszę, Szanowni Państwo, proszę o spokój. A propos tego punktu, proszę Państwa, bo my przedstawialiśmy chyba na poprzedniej komisji, a może dwie komisje temu, odpowiedź pana wójta ze Szczecina, która mówi wyraźnie, że pan wójt jest zainteresowany powstaniem drogi, ale po prostu od kiedy my ją się zajmiemy wszystkim i wszystko zrobimy. No, pan nie będzie już ta odpowiedź jest ale panie kierowniku, dofinansowanie to jest dwie różne rzeczy. A tutaj jest dotacja w funkcji. Czyli jest dofinansowanie, a nie finansowanie. To jest wniosek z zadania. Dobrze, panie wójcie, jeśli wójt Szczercowa nie podejmie żadnych działań w tym kierunku, no to wtedy przecież pan nie będzie na siłę nikogo zmuszał, tak? Ale jaki wniosek? Jaki wniosek? Ale wójt wystąpi z wnioskiem do wójta Szczercowa, wójt powie tak, dajcie mi 200 tysięcy, a rada nie da. A zrobię. Ale moim zdaniem wójt, przepraszam bardzo, nic nie powinien... Proszę pan radny Krasiński. Dziękuję. Panie przewodniczący, państwo radni. Jest wniosek, ja szanuję zawsze wnioski i głos mieszkańców. Nawet w tak małej miejscowości już jak Dębina. To jest kamień. Tak? I jest wniosek, żeby wybudować drogę z Bogumiłowa do Osi. Przecież nasi mieszkańcy prawie tam nie korzystają z tego. Ale nasze firmy tam są. Nasze firmy? Nasze tereny. No, panie radny, państwo słyszycie jeszcze co mówicie. Na szkołę szkoda pieniędzy, a na drogę, która w większości jest poza naszym terenem. Trzeba wykupić tereny leśne. Już. Ale czy cały rok teraz następny będzie o szkole dyskutować? Szkoła już jest przegłosowana. To po co wracać? Nie, szkoła jest przegłosowana, to jeszcze nie ma. Proszę nie przerywać, szanowni państwo. Pani radna, przez pani trzy razy przymienia nasze. Panie radny! Nie, no to jest. Chce pan zabrać głos, proszę się zgłosić. Tak jest. Bo jeśli pani mówi, że rzeczywiście szkoła jest przegłosowana. Dyskusje były o ekonomii. Jaka jest ekonomia tej drogi? Komu ona ma służyć? Gdyby wewnątrz, gdyby rozładowywała jakiś ruch. Właśnie. Czy ona nam rozładowywuje tak, jakiś? Tak. No w Łękińsku nie. Tak. W Łękińsku nie. To mamy zapomnieć o tych miejscowościach, bo jest mało domów. Pani radna, ale proszę, pan radny skończy, proszę się zgłosić. To jest chaos. Należałoby tam rozwiązać inaczej. Może lepiej rondo tam zrobić, żeby ten ruch się odbywał inaczej. Lepiej lotnisko. Wszystkie realne. Tu się przychylam do tego, co mówił kolega siedzący osób. Żeby się zastanowić na to. Kurde, to się zastanowić. No teraz się wyłączaj. Proszę pana radny Siurka. Szanowni Państwo, panie wójcie, ja właśnie przypominam sobie tą rozmowę. Nie wiem, tu jak pan radny wspomniał, jakiś czas się tą sprawą zajmowali.
i dyskusja była podjęta na ten temat, bo tam chodziło tylko i wyłącznie o to, że ludzie ze Szczercowa dojeżdżają do naszej strefy do pracy i na skrzyżowaniu w Kamieniu jest duży korek, nie mogą dojechać. Żeśmy tą odrzucili ze względu na to, że dlaczego mamy, skoro są strefy, ludzie mogą do pracy dojeżdżać, korki są wszędzie, w Bełchatowie, w Łodzi, w Warszawie, taki korek jak jest na Kamieniu, to myślę, że to jest nie korek. I dzisiaj mamy, głosujecie Państwo za tym, kiedyś żeśmy odrzucili, a dzisiaj Państwo głosują, żeby my z własnego, całe wykonanie, wybudowanie tej drogi wzięli z naszego budżetu. I skąd ten pan wójt gminy Szczerców mówi w ogóle, że nie jest tym zainteresowany. No to przepraszam bardzo, skoro wójt Szczercowa nie jest zainteresowany, żeby poprawić mieszkańcom dojazd, dostępność do naszej strefy, to teraz my na siłę mamy kogoś uszczęśliwiać. No to jest zainteresowana, żeby Szczerców być zainteresowany. No właśnie, łatwiej będzie teraz. Proszę tutaj, żeby właśnie. Czy nie są w pomocy, to zaczynamy. Żeby czytać albo patrzeć na te wnioski, jak są sformułowane, bo za chwilę będziemy, nie wiem, no, w Bełchatowie, w Łodzi, kto wyjdzie z wnioskiem, będziemy budować, nawet i będziemy sami wychodzić przed szereg na siłę, dawać, żeby komuś kogoś uszczęśliwić. Proszę pana radnego. Oczywiście chodziło to o współpracę. Gmin, no obydwu gmin, ale a chodziło też o rozładowanie tego ruchu, że z podwórka nie mogą wyjechać. To już nie chodzi o skrzyżowanie. Skrzyżowanie jest teraz nowe, zrobione i pan tu mówisz o rondzie. To tylko... Bez fasady, trzy domy i mogą z podwórka wyjechać ludzie. Będzie więcej? No ale posłuchaj, tam radny mieszka, to posłuchajmy może jego głosu, tak? Czy ktoś z Łęgiska będzie decydował o tym... Na Dębinie trzy domy, 70 uprawnionych. Na Kamieniu trzy domy, na Rozowcu dwa. Ale co mówisz? Ciekawe co mają powiedzieć o Leszowie, jak korki będziemy za chwilę rozmawiać. Będziecie mieli swoje problemy. Każdy ma prawo głosować, to dobrze. Proszę pana, panie radny, pan mówi, że z niego do Wolka wyjechać. Pan na Bogumiłowie nie ma. Tak jak ty mieszkałeś? Tam są same strefy. Nie, tam są tam firmy. Chodzi o górę, mieliś pojęcia. No, mówimy o Bogumiłowie czy o Kamieniu? No mówi pan wniosek z Kamienia, ale budowa drogi z Bogumiłowa na Osiny. Tak. No to co no, ma do tego? Wtedy to będzie boczna droga, nie? I dlatego nie będą dojeżdżać do drogi na Bielicowie. Z tego co wiem, to przez Kamień i Osiny również ludzie do Bełchatowa dojeżdżą. I tamten ruch się pewnie nie zmniejszy przez to. Znacie całą strukturę. Dobra, szanowni Państwo. Oczywiście Rada zadecyduje. Szanowni Państwo, ale ta dyskusja jest różna, bo decyzja została podjęta. Proszę pana radnego. Proszę o spokój. Szanowni Państwo, żeby stwierdzić, czy tam jest ruch, czy nie, to myślę, że nikt z nas nie jest w stanie ocenić. Potrzeba zrobić badanie, stanąć przy tej drodze. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Po drugie, tutaj jest udzielić dotacji dla gminy Szczerców. Więc w przypadku, kiedy człowiek gminy Szczerców wystąpi z pismem do Rady Gminy, wtedy można rozważyć, ale zgoda Rady Gminy Leszczów jest. Taka zgoda była też wcześniej. Nie każe wójtowi wychodzić przed szereg i prosić, panie wójcie, a może mogę ja? To jest wniosek z zebrania miejskiego w Kamieniu. Przepraszam bardzo, proszę o spokój. Jak chcecie sobie porozmawiać, to... Proszę, panie radny. Szanowni Państwo, to jest wniosek, który został złożony na zebraniu wiejskim w miejscowości Kamień i z tego co się orientuję, był to wniosek złożony przez mieszkańca gminy Kleszów, tak? Nie przez mieszkańca gminy Szczerców. Więc dlatego jest taka moja na przykład decyzja, a nie inna, że w przypadku, kiedy wójt gminy Kleszczów albo rada gminy Kleszczów wystąpi z prośbą do naszej rady gminy Kleszczów o wsparcie finansowe przy realizacji tej inwestycji, żeby jakoś partycypować w kosztach. Dziękuję bardzo. Dziękuję, szanowni Państwo. Kolejny wniosek. Budowa świetlicy. Ale to jest, panie szefie, jeżeli była dyskusja, pan ale było przegłosowanie. Ale było głosowanie. Głosowanie. To już zapomniałeś głosować. Dyskusja po głosowaniu się rozkręciła. Panie Wójcie, czy mamy wiedzę, na ile plan zagospodarowania Kamienia pozwala na rozbudowę tej północnej części tej miejscowości? Ponieważ wniosek jest budowa świetlicy. Pytanie, czy będzie dla kogo?
No, po tej części północnej zostają wszyscy mieszkańcy. Chyba ten pierwszy dom prawdopodobnie może być wysiedlony z prawej strony, jak się skręci. Bo ta prawa strona, powiedzmy, jak jedziemy do elektrowni, no to jest wysiedlona cała. A tam jest kilkanaście domów. Tak? Nie, no dwa są trzy domy. Przed chwilą chyba nie powiedziałem, są trzy. Nie, tam jest kilkanaście domów. I tam plan zabudowy to jest pas po lewej, po prawej stronie, nie wiem, do 100-120 metrów, tak? Nie więcej. Ale mówiliśmy o wschodnim, o tego szumelu, o południowym. To jest możliwość na budowę i znowu, czyli jest tak sobie stopia. Myślę, że tam średni, bo jak jest ta zabudowa, chciałbym teraz powiedzieć, ile wejdzie, no ale na pewno kilkadziesiąt domów może wejść. Tylko tutaj jest na dzień dzisiejszy, no jeżeli ta remisa będzie zlikwidowana, no to może mieszkańcy w tym kontekście bardziej, tak, że tam będzie zabrana, no to... Ta, ta remisa chyba nie będzie zburzona, bo tu nie chodzi, chodzi o normy hałasu, prawda? No normy hałasu tutaj akurat kopalnia nie reaguje na to, że jest świetlica. Ale chodzi mi o to, czy ona musi być zburzona fizycznie, czy tam mogliby mieszkańcy 30 korzystać z niej na? Nie, nie, ona może zostać. Może zostać. Czyli mogą korzystać ewentualnie w przyszłości. Ja. Nie widzę zasadniczo problemu. Dobrze, musimy, szanowni Państwo, to przegłosować. Budowa świetlicy po północnej części kamienia. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku, przychylnie wyjaśnić przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy dwóch głosach za, pięciu przeciw, czterech wstrzymujących, niech to zostało odrzucone. Wniosek numer 3. Zorganizować pokazy kulinarne. Wniosek do realizacji. 4. Wystąpić do PGE z wnioskiem o odszkodowanie dla mieszkańców kamienia za uciążliwości spowodowane pyleniem. Wystąpienie do PGE Gielca zostanie przygotowane do po konsultacji z Radą Sołecką. Wnioski zgłoszone przez Radę Sołecką. Budowa drogi od skrzyżowania Bosina do strefy przymusowej w Miłowie. To samo, nie? Budowa linii energetycznej 4KV z przyłączeniem do GPZ Bogumiłów. Wniosek był już wielokrotnie zgłaszany i do tej pory był odrzucany przez Radę Gminy. Czyli to chodzi o sieć energoserwisu. I światło wody, czy spadać? Czy pan radny ma coś do wyznania? No chciałem się zapytać, czy jest w ogóle taka możliwość do prowadzenia tej sieci w energoserwisie. To nie jest, bo kiedyś robicie takie rozeznanie i bardzo tam, nie wiem, z roku, że zbywało, może nawet dawniej byliśmy na to zlecane takie przedsięwzięcia. Możliwości pewnie są, natomiast no, tam w tej chwili jest sieć PGE, która była kiedyś niezmienna, to jest zorganizowana jeszcze z temu. Czy jest to zasadność, bo to z kamienia do strefy do GPZ-u jest coś ponad 2 km, taka jest odległość. Czemu nie będę o tym pierwszym? Bo ten wniosek też powtarza już. Tak, ten wniosek jest o. Nie, o ten powstał GPZ w strefie pogłębionej, czyli gdzieś tak od roku 2009, 2010. Ten wniosek jest cały czas powtarzany. Ale można tak, do tego GPZ-u przedłużyć do kamienia. Tak, ja nie wiem. Zasadności inwestowania. Bo tutaj zawsze największe problemy, panie przewodniczący, pan pozwoli, zawsze z tym, żeby kamień wykupić. Kamień po prostu trzeba wysiedlić cały. I dlatego po prostu mogły być takie podjęte decyzje, czy... No, te pierwsze domy na północ też miały, znaczy zostały wysiedlone, bo tam jednak te domy hałasu przewyższają. No i południe, na południe. Nowa jest, no znaczy no tak, no, ale to ja mówię tak po tym, co została. Tak? I teraz jak oni by chcieli po prostu się stamtąd wyprowadzić, no to nie ma zasadności tam rozdajeć terenu. Wniosek numer 3, remont skrzyżowania we wsi Kamień, droga powiatowa, realizuje powiatowy zarząd dróg powiatowy w trakcie realizacji. Zrobione. Poprosimy o przerwę, panie przewodniczący, 11 godzina jest.
Proszę 10 minut przerwy.